Bezpieczeństwo państwa to nie tylko żołnierz z karabinem, to nie tylko pilot w samolocie, nie tylko czołg na poligonie. Każdy znawca tematu dzisiaj mówi, że wojna będzie za 2 lata i to społeczeństwo dzisiaj tak na dobrą sprawę jest znowu wystawione na jakąś wielką indoktrynację. My Polacy musimy być świadomi swojego miejsca w Europie, jeżeli chcemy powiedzmy odpalić rakietę, która ma razić cel na odległości 100 km, to musimy mieć po prostu bardzo dokładne koordynaty takiego celu. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, odpowiadamy w takiej małej cząstce za bezpieczeństwo naszego kraju. Tu i teraz i w przyszłości. Generałowie, pułkownicy, a także ludzie nauki i wszyscy ci, dla których los naszej ukochanej Rzeczypospolitej nie jest obojętny, spotkali się dziś w Muzeum Historii Wojska Polskiego, by rozmawiać o najważniejszym temacie ostatnich miesięcy, a mianowicie o bezpieczeństwie. Przyczynkiem do tego spotkania było rozdanie nagród, szanowni państwo, i to nagród nie byle jakich, bo przyznanych najlepszym pracom dyplomowym traktującym o tymże bezpieczeństwie, obronności, a także przemyśle obronnym. A wszystko w zgodzie z hasłem głównego organizatora konkursu, który stawia sobie misję budowania bezpiecznej Polski jutra. Zapraszamy państwa na relację z tego wyjątkowego i bezpiecznego wydarzenia. Witam serdecznie państwa w imieniu Fundacji Alioth na dzisiejszym rozdaniu nagród. Bezpieczeństwo państwa to nie tylko żołnierz z karabinem, to nie tylko pilot w samolocie, nie tylko czołg na poligonie. To słowa, które uświadamiają ludziom, jak ważne jest bezpieczeństwo Polski jutro. Panie pułkowniku, jak ważne pana zdaniem są konkursy tego typu jak ten dzisiejszy? Są niezwykle istotne, dlatego że istotna jest edukacja. Edukacja społeczeństwa, a przede wszystkim edukacja młodzieży. I dlatego stawiamy na młodzież, chcemy z młodzieżą rozmawiać, chcemy młodzieży dawać pole do prezentowania swoich dokonań. I dlatego stwierdziliśmy, że konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską, doktorat czy pracę inżynierską w dziedzinie bezpieczeństwa to jest taki pomysł na zwiększenie jak gdyby zaangażowania młodzieży i młodych ludzi. Czy są jakieś wątki, które szczególnie zwróciły uwagę pana pułkownika w tegorocznych pracach? Jakieś zagadnienia, na które pan zwrócił uwagę w szczególności? No tak, no, pierwsze miejsce przede wszystkim to jest praca pana Molendy. Praca dotyczy tak zwanego rozpoznania obrazowego. Rozpoznanie obrazowe, czyli? Z różnego rodzaju sensorów znajdujących się na orbicie uzyskujemy obraz, czy to w różnych spektrach częstotliwości, czy to w spektrum widzialnym, czy niewidzialnym. Wtedy na bazie tego po prostu oceniamy, co może się znajdować na tym obrazie. To dotyczy przede wszystkim rozpoznania, a rozpoznanie bezpośrednio jest połączone z tak zwanym targetingiem, czyli wypracowaniem danych do precyzyjnych uderzeń środkami precyzyjnymi. Czyli kolokwialnie, jeżeli chcemy powiedzmy odpalić rakietę, która ma razić cel na odległości 100 km, to musimy mieć po prostu bardzo dokładne koordynaty takiego celu. W tym, co my tutaj robimy, to chcemy przede wszystkim wciągnąć w te rozważania teoretyczne i zainteresować młodych ludzi tym wszystkim, co dzieje się w tej chwili na świecie, prawda? Czyli te wszystkie nowoczesne zdobycze zastosowanie bojowym na poziomie taktyczno-operacyjnym. Chcielibyśmy, żeby po prostu, żeby razem z nowymi systemami uzbrojenia, które przychodzą tutaj do nas do Polski, to żeby po prostu jak gdyby nasza myśl naukowa, żeby nadążała po prostu za tym wszystkim. Czyli rozumiem przede wszystkim komunikacja, też uświadamianie, tak, edukacja. To są te dziedziny, którymi fundacja się zajmuje przede wszystkim. Tak, no przede wszystkim edukacja. Edukacja, uświadomienie, edukacja. A uważa pan w ogóle, że polskie społeczeństwo, no, jak jest uświadomione obecnie? Jest bardzo słabo uświadomione. Bardzo słabo uświadomione, a w tym momencie widzę nawet jak gdyby przejście z jednej skrajności w drugą skrajność, no bo każdy dziennikarz, każdy znawca tematu dzisiaj mówi, że wojna będzie za 2 lata i to społeczeństwo dzisiaj tak na dobrą sprawę jest znowu wystawione na jakąś wielką indoktrynację i społeczeństwo polskie w sposób nieobiektywny mówi się po prostu o pewnych rzeczach i wydaje mi się, że powinniśmy mieć po prostu w Polsce rzeczową dyskusję na temat zagrożeń i ewentualnie w jaki sposób odpowiadać na te zagrożenia. No i to robi fundacja i staramy się po prostu prowadzić rzeczową edukację, prawda? Chcemy być po prostu w tym, co robimy, chcemy być jak najbardziej blisko rzeczywistości, prawda? Wielu ekspertów powtarza, że no mamy epokę przedwojenną. Jakie są cele i plany fundacji na te najbliższe kilka lat? Chcielibyśmy edukować społeczeństwo na temat zagrożeń, ale też chcielibyśmy pokazywać kierunki, co możemy zrobić jako społeczeństwo. Na tym polu jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, którymi możemy się zająć. Jako fundacja chcemy po prostu w sposób bardzo aktywny mobilizować społeczeństwo do myślenia właśnie w taki sposób realny na temat po prostu zagrożeń i żeby to społeczeństwo po prostu dojrzewało w kontekście tego, co jest tu i teraz. 30 lat tego okresu międzywojennego, czy ponad 30 lat tego okresu międzywojennego od zakończenia zimnej wojny w 1989 roku do teraz spowodowało, że społeczeństwo tak na dobrą sprawę myślało, że już będzie już tak zawsze, tak? Że nie będzie wojen, że ludzie nie będą ze sobą walczyli, a prawda jest taka, że Polska jest w specyficznym położeniu geograficznym, na styku 2 dużych systemów kulturowych. No i szczególnie my Polacy musimy być świadomi swojego miejsca w Europie i musimy po prostu myśleć o tym, jak w sposób efektywny wydatkować pieniądze z naszych podatków, żeby efektywnie przekuwać te pieniądze, te duże środki w efektywne zdolności, które będą w stanie odstraszać i powodować paradoksalnie, że wojny może nie być. Miał już pan sposobność, pan pułkownik, być tutaj w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego? Pierwszy raz. Pierwszy raz. No jak wrażenia, jak się podoba? A architektura przepiękna. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć ekspozycji, ale robi wrażenie. No jak pan tak sobie zestawia z jednej strony muzeum, prawda? Wydawało się, że to jest muzeum, pewna historia, a z drugiej strony no, historia jednak się nie skończyła, prawda? Jak widzimy, historia się nie skończyła i myślę, że nasza dzisiejsza uroczystość wręczenia nagród tutaj w Muzeum Wojska Polskiego jest jak gdyby takim fundamentem do naszej dyskusji, do tego, co robimy i naszych późniejszych działań. To muszę zadać to pytanie, jakie to uczucie wsiąść do takiego F-16, no i latać takim F-16? No to jest fantastyczne uczucie, oczywiście to jest wspaniały zawód, jeżeli to się jeszcze łączy z jakimś takim poczuciem patriotycznym, każdy oficer oczywiście powinien to w sobie mieć, no to jest to po prostu fantastyczna kombinacja. I tego życzę każdemu młodemu człowiekowi, żeby po prostu fantastycznie spełniać się w tym, co robią. I akurat zawód pilota myśliwskiego jest no, fantastycznym zawodem. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, odpowiadamy w takiej małej cząstce za bezpieczeństwo naszego kraju. Tu i teraz i w przyszłości.